bracia i siostry, kiedy spoglądamy na dzisiejszą Ewangelię, to Pan Jezus mówi o tym, jak człowiek, jak ludzie Jemu współcześni są wybredni. Przyrównuje On tą postawę ludzką wobec Jego i wobec Jana Chrzciciela, jak postawę dzieci wobec innych dzieci, które bawią się w charakterystyczne zabawy dla tamtych czasów. Dzieci po prostu naśladowały czynności dorosłych. Jak mówią ci, którzy badają tamte czasy, dzieci po prostu bawiły się w wesele, bawiły się w pogrzeb. No i Pan Jezus, widząc, jak dzieci się bawią, pokazuje taki obraz, że Jan Chrzciciel jest tym, który wzywa do pokuty, a ludziom się to nie podoba. On jest tym, który jest Mesjaszem, który przychodzi, pokazując obfitość Królestwa Bożego, dlatego je i pije, ludziom też się to nie podoba. I to jest też o nas, że czasem w tym naszym spotkaniu z Bogiem nie szukamy samego Boga, ale szukamy tego, co będzie nam pasować. A jak nam nie pasuje, no to to odrzucamy. Widziałem taki tytuł w internecie. Ksiądz, który nagrywa z młodzieżą w czasie katechezy przeróżne tańce, no to ktoś napisał taki pod spodem komentarz: no u takiego księdza, który tańczy, to ja bym się wyspowiadał. Dosłownie nie wiem, co by trzeba jeszcze robić, żeby po prostu jak na głowie wstawać, czy na rękach, żeby człowiekowi dogodzić, ale nie da rady, dlatego że tylko Bóg jest doskonały, a nawet ci, którzy Pana Boga głoszą, to każdy ma przeróżne niedostatki, czasem wady. Pamiętam taki czas, kiedy mieliśmy praktyki duszpasterskie po kolejnych latach seminarium. I trafiłem do takiej parafii, gdzie był proboszcz razem z wikariuszem, była to parafia wiejska. I proboszcz był przecudny na takiej zasadzie, że ludzie niesamowicie do niego lgnęli. Wszyscy go bardzo kochali. I pamiętam, jak opowiadał czasami popołudniami czy wieczorami. Siadał na swoim fotelu. Przychodził do niego pies, kładł głowę na tym fotelu, on tego psa głaskał, a on opowiadał o swoim życiu kapłańskim, o tym, jak żyje jako kapłan, jak przeżywa bliskość z Panem Jezusem. Miał tylko jedną wadę. Zupełnie nie potrafił mówić kazań. Zupełnie. Brał po prostu taki czasopismo dla księży, współczesna ambona, i po prostu ją czytał. Ale to nie przeszkodziło w tym, żeby ludzie rozpoznawali Boga w nim, przez niego, Boga, który ich bardzo kocha. I właśnie Pan Bóg zaprasza nas, żebyśmy Go przyjmowali z wielką prostotą. Żebyśmy Go po prostu przyjmowali taki, jaki jest. I dzisiaj Gościu też wspomina Juana Diego. Pamiętacie objawienia w Guadalupe? Właśnie ten prosty człowiek, któremu Maria się objawiła, to właśnie Juan Diego.
I właśnie zobaczmy, jak on bardzo prosto przyjmował Pana Boga. On urodził się poganinem. On nie był chrześcijaninem od razu. I kiedy przypłynęli Hiszpanie i podbili Azteków, wtedy on przyjął dopiero chrzest razem ze swoją żoną. Niestety, kiedy Maryja mu się objawiła, on był już wdowcem. I objawiła mu się w tym momencie, kiedy szedł na katechezy, żeby słuchać o Bogu. I chodził w soboty na katechezy, w niedzielę na mszę świętą. Przechodził kilkanaście mil, żeby dojść. Tak go wiara, tak wierzył mocno w Boga, tak go pchała, żeby być na tych katechezach. I właśnie wtedy objawiła mu się Maryja. I pamiętamy, z jaką on po prostu zwyczajną prostotą wykonywał polecenia Maryi. I nam potrzeba właśnie takiej postawy w wierze, że będziemy Pana Boga przyjmować taki, jaki jest, nie stawiając Mu warunków. Bo to, jaki jest, to jest czysta miłość. Zatem chcemy Go z radością przyjmować. Amen.